Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, partia Jana Krzysztofa Dudy z francuskim super arcymistrzem Maximem Wasela Gravem. Panowie grali turniej w Tata Steel w Holandii. Bardzo e, silne zawody i myślę, że dosyć interesująca partia e, rozegrana pomiędzy tymi zawodnikami. Tutaj Francuz gra białym kolorem. Irios rozpoczął posunięciem E4. Janek odpowiedział E5. Skoczek na e 3 z atakiem, skoczek, nie na C6, moi drodzy, już mi się tu chciało zagrać skoczkiem, skoczek na F6. Janek właśnie w tym, w tym turnieju grywał obronę rosyjską, która właśnie następuje, i teraz skoczek wybił tego pionka. No i moi drodzy, w obronie rosyjskiej oczywiście tutaj bić no, teoretycznie można, ale jest Hetman E2, potem trzeba grać Hetman E7. Jak Hetman bije skoczka, gramy D6, D4 i bicie na E5. Niektórzy uważają, że bez tego pionka można sobie czarnymi fajnie grać. To są chyba dosyć konkretne warianty, ale to nie będziemy w to wchodzić. Po prostu grajmy klasycznie. Tak też zagrał Janek D6, skoczek na F3. No i tutaj oczywiście zbijamy pionka na E4. W partii z Karuaną, Karuana tutaj zagrywał skoczek na C3. Francuz wybrał klasycznie, klasyczny wariant, grając D4. No i moi drodzy, D5 trzeba po prostu podeprzeć skoczka. Widzimy, że goniec ma większą swobodę, no i wyprowadzamy po prostu figury. Goniec na D3. Żadnej filozofii w tych posunięciach, moi drodzy, nie ma ani ukrytych pułapek. Tutaj goniec F5. no posunięcie aktywne, po prostu aktywne. Co ciekawe, Francuz grał partię bardzo szybko jakby grał blica. Naprawdę wykonywał posunięcia niezwykle energicznie. Tutaj Janek Goniec E7. Ten ruch jest dosyć istotny, bo od razu powierzy E1, co też się dzieje, od razu zobaczcie, że król jest bezpieczny i możemy na przykład w ostateczności sobie wrócić skoczkiem, broniąc gońca. Nie jest to teraz oczywiście konieczne, ale to już zabezpiecza króla i powoduje, że mamy opcję zrobienia roszady. E, właśnie. Roszada ze strony naszego arcymistrza. Posunięcie C4. No, i myślę, że większość z nas od ręki by zagrało, zagralibyśmy tutaj C6. No, okej, okay, taki ruch jest oczywiście też możliwy. Janek postawił na skoczek C6. W sumie też ciekawe rozwiązanie, dlatego że zobaczmy, wszystkie figury lekkie są w grze. A białe figury jeszcze dwie nie wyszły. No wprawdzie goniec nie musi wychodzić, żeby był już aktywny, ale tak do tego możemy możemy to tak zaliczyć, że cztery figury w grze roszada, więc czarne teoretycznie mają przewagę, ale nie absolutnie, to nie jest przewaga czarnych. Chodzi nam głównie, że chodzi o to, żeby słuchajcie, jak zaczynamy grać w szachy, jesteśmy początkującymi, no to Nabrać takiego pięknego nawyku wyprowadzania lekkich figur, robienia ruszady. Ja wiem, że to jest banał, ale grając w szachy różnie bywa i to wielokrotnie nawet na wyższym poziomie. Bicie na D5 nastąpiło, tutaj Hetman wybił e, i skoczek na C3. Większego wyboru nie ma, trzeba atakować centrum z tempem. Tutaj Hetman jest pod biciem i skoczek, więc Janek musi wybić tego skoczka. Nie ma wyboru. Pionek. E, Obronił tutaj pionka na D4. No i moi drodzy, ta struktura troszeczkę jest gorsza u białych, trzeba przyznać. Um, I tutaj jakby doszło do fajnej końcówki, typu, nie wiem, goniec na skoczka i przy tej strukturze pionów, to czarne mogą mieć całkiem fajne szanse, tak mi się wydaje. Ale to daleko by wybiegać. I teraz Janek zagrał wieżą z A na E8. No ale dlaczego na przykład nie gramy wieżą z F na E8? To znaczy, tak można by było pewnie zagrać, ale chodzi o to, że jak wchodzi ta wieża, to tutaj zawsze jest opcja F5F4, i ta wieża też będzie grała na linii F. To tak na marginesie. Goniec zagrał tutaj na F4. Goniec wybił, e, wymian e, tutaj w partii było dosyć sporo. I goniec D6. No, trzeba bronić pionka, no ale myślę, że przed Hetmanem tutaj, e, za Hetmanem, przepraszam, dosyć dobrze to wygląda. E, takiego ruchu też się nie boimy, bo zawsze Hetman ma ucieczkę. Tutaj e, nic się złego nie dzieje, to nawet prowokacja do takiego posunięcia, bo jak się piony bardziej wysuną i nie, nam nie zagrożą, to my jesteśmy w stanie w końcówce wykorzystać e, właśnie a, zaawansowane te pionki i łatwiej może będzie je atakować. To też jest takie. Moi drodzy, bardzo intuicyjne powiedzenie z mojej strony. Daleko by szukać tutaj konkretów w tym wypadku. Skoczek na G5 zostało zagrane. Francuz grał bardzo szybko partię. No, moi drodzy, grozi mat. No. Jak grać? Można czasem, można czasem się pomylić i zbić gońca na f4, i byśmy dostali nauczkę. Oczywiście Janek tutaj broni, gra G6. Skoczek zagrywa na e4. No i teraz kolejna pułapka. Zauważmy, Skoczek może zrobić widły na króla i Hetmana. Oczywiście trzeba się od tego bronić. Jak to zrobić? Może f5, może f6. F6 wygląda źle. Moi drodzy, wieża, e6. Gramy. Figurami, kiedy można, i tutaj bronimy. Skoczek wybił na D6, ok. No i tutaj pionek. Bardzo ciekawa decyzja, znaczy chyba jedyna w zasadzie. No, pomijam fakt, jak na przykład by. Nie stał, załóżmy tutaj, albo na E3, nieistotne. No to bicie pionkiem jest niezwykle interesujące. Znaczy, byłoby niezwykle interesujące. Oczywiście e, trzeba też uważać na C4, D5, żeby nie było widełek. W tym wypadku nie ma, bo e, oj, przepraszam, pole D4 byłoby niebronione. No tutaj pionek wybił i pionek ogranicza lekko gońca. Też się pojawia wolna linia C dla wieży. No, według mnie wygląda to dosyć obiecująco. Wieża zbiła i czym wybijamy? No, oczywiście, że pionkiem. Hetman wybije, to dostaniemy widły. Wprawdzie tutaj jest jeszcze Hetman F6, ale lepiej zbić pionkiem. Zrobić sobie tutaj, słuchajcie, takie trzy grupki dwupiono, dwupionowe, że tak powiem. Wieża z atakuje gońca. Goniec zagrywa na E3. No i teraz tak. No i mocniej przepraszam. Moi drodzy, końcówka, według oceny silnika, jest równa, ale obiektywnie patrząc na tę partię, na tę pozycję, no to stwierdzam, że zdecydowanie wolałbym grać czarnym kolorem. Zdecydowanie, gdyż tutaj przypuszczam, że Magnus Carlsen dusiłby tę partię bardzo, bardzo solidnie. Tu jest słabe pole, to jest bardzo słabe pole i trzeba wykorzystać to pole, zająć. Przede wszystkim ustawić może skoczka na C4, tylko że skoczki nie chodzą o dwa pola do przodu można też próbować wymienić hetmany na tym polu i finalnie ten skoczek jakby tutaj na C4 mogłoby wyglądać dosyć dobrze dla czarnych skoczek E5, bardzo sprytne zagranie, z tempem atakując hetmana, skoczek ma opcję na wejście na to piękne pole, hetman zagrał na E2, no i tutaj Janek wybiera, moi drodzy, taką opcję no, jeżeli by zagrał skoczkiem to na przykład goniec H6, wieża E8 z obroną pionka tu się nic czarnemu złego nie dzieje. Wygląda to bardzo obiecująco, ale moi drodzy, nie widzę takiej konkretnej groźby, żeby czarne mogły wzmacniać tą pozycję. Tę pozycję. To wygląda wyśmienicie, wyśmienicie to stoję. Po prostu nie ma jak tego ruszyć. Tu jeszcze jak pionek A6, pionek B5 by stanął, albo pionek B6 w ogóle blokujący tutaj jakieś zapędy wieży na B1. No świetnie to wygląda. Tylko że. Nie ma jak progresować, więc przypuszczam, że Janek w tej pozycji nie chciał właśnie mieć tutaj hetmanów i zagrał hetmanem właśnie na C4. No dobrze, tu jakby Hetman wybił i skoczek by wybił, to wyglądałoby już zdecydowanie lepiej, ta końcówka byłaby zdecydowanie lepsza dla, znaczy tak wizualnie, patrząc i po słabych polach, podobałaby mi się e, czarnymi, ale nie mówię, że to jest wygrana czarnych, absolutnie nie, ale już można sobie poszaleć po wolnej linii, po prostu na słabość pograć. No cóż, tutaj Francuz zagrał Hetman D1, nie wymienił, skoczek na D7. No skoczek był atakowany oczywiście, więc trzeba go tam jakoś przerzucić. Hetman B3. No właśnie, i znowu e, tutaj się pojawia dylemat. Czy wybić Hetmana, czy obronić? No tak, nie bronimy absolutnie. Nie możemy tutaj zasłonić. Zobaczcie, że tu jeszcze broni wzięcie pionka, więc wieża C8 w ogóle się nie kalkuluje. No, skoczek B6 wygląda dobrze. Tak y, może i trzeba by było grać, moi drodzy. Powieża B1, na przykład wieża F7, żeby bronić, tutaj pionka B7. Bo jak byłaby wymiana na C4, skoczek wymienia, to Pionek ma asekurację i znowu przechodzimy do takiej sympatycznej końcówki. Dziwię się właśnie, że Janek w tym momencie wybił Hetmana i wyprostował Pionki przeciwnikowi. No, nie była chyba to najlepsza decyzja, moi drodzy. Nie wiem, co tutaj naszym polskim arcymistrzem kierowało, ale może miał jakiś plan i zobaczmy. Oczywiście czarne tu niczym absolutnie nie ryzykują. Chodzi mi tylko o to, że pionki wyprostował białemu, co jest myślę, że na korzyść troszeczkę białych. Posunięcie A6, jasna sprawa wieża atakowała. C4, moi drodzy. Ze strony białych. Wieża C8. No dobra, wieża niby weszła na wolną linię, atakując piona, który, atakując piona, który jest broniony, ale co innego grać? Bo przecież po tej, po tej linii nic nie mogę zrobić. Tutaj jakieś przełomy oczywiście się szykują, jakieś takie opcje. Wieża zagrała na A5. Król F7. Trochę podciągamy króla. I standardowe zagranie H4. Ten pionek tutaj chce atakować na H5. I nie chodzi o to, że. Matujemy króla czy coś, bo nie ma na tyle materiału, żeby to zrobić, ale taki ruch h5 jest zawsze końśliwy, bo po wybiciu tam wieża się wydłuża i na H7 atakuje, oczywiście po takim ruchu nie reagujmy w ogóle i nie bijmy na H5, chyba że to będzie możliwe i zdobywamy po prostu piona. To też zawsze trzeba ocenić sytuację, co właśnie jest piękne w szachach, bo nie ma twardych reguł i to jest, to jest wspaniałe. D5, moi drodzy. D5. Bardzo ciekawy ruch ze strony y, arcymistrza naszego. To jest chwilowe poświęcenie piona za aktywność wieży. No i tutaj. Y Wybić trzeba, no bo jak przepchają białe pionka na C5, no to mamy jakieś opcje E5 z przełomem, no i można próbować jakoś te pionki słabe typu C5, B3 atakować. No tutaj Francuz upraszcza pozycję. Ja mam wrażenie, że tutaj właśnie Lagraf próbuje po prostu remisować tę pozycję. Znaczy on wie, że w tej końcówce raczej nie ma szans wygrać. No, i e, próbuję zremisować. moi drodzy, po tym posunięciu oczywiście nie bijemy na D5, bo byśmy dali szansę stępem atakować skoczka. Wieża by uciekła i chwilowo pion mniej. Znaczy, chwilowo jest pion mniej. Tutaj wieża zagrała na C3. E, I powiem Wam, że mm, chodzi tutaj Jankowi o to, że on chwilowo oddał pionka i go odbije. Na pewno go odbije. Co by było na przykład po biciu tutaj z szachem? No, król musiałby odbić. I na przykład, jakbyśmy zagrali wieżą na A3, no taki ruch za bardzo nie chce się grać, bo jak zbijemy pionka, to dwa piony będą wolne. No ale powiedzmy, pasywna obrona i jak kontynuować? Na przykład, skoczek na B6, goniec D2 za atakiem na wieżę. Wieża D3, goniec E1. Tutaj związania nie ma, bo król zawsze jest blisko. I po tym ruchu po prostu bijemy wieżą na d4 za atakiem na pionka. Yy, I moi drodzy, ten pionek jest słabością. Dalej byśmy go atakowali. I czarne tutaj mają po prostu lepszą końcówkę i bardzo praktyczne, duże szanse na zwycięstwo w tej pozycji. Yy, Francuz gra niezwykle dokładnie i po tym posunięciu gra b4. No to też jest jasna sprawa. Chcemy zagrać tutaj i wymienić. No, Janek na to nie pozwala, zagrywa wieża b3. Po, każdy, po takim ruchu zawsze wieżą wybijamy. Tutaj poszło bicie na d6, król e6 i d5. Mamy praktycznie podobną sytuację, tylko ten pionek jest już nieco wyżej. Król f7, moi drodzy. No i po tym posunięciu tutaj przeciwnik zagrał g3. Jeżeli, przeciwnik Janka oczywiście, jeżeli byłoby zagranie niec d2, to myślę, że bardzo prostą odpowiedzią jest król e7. Wprawdzie cały czas mamy pionka mniej czarnymi. Znaczy, Janek ma, to już się powtarzam, ale tutaj stajemy królem za moment. I próbujemy też tego gońca troszkę przepędzić. Albo zagrać po prostu wieża D3, Król e 7 i próba zdjęcia pionka. Wyobraźmy sobie po prostu, że nie ma tych figur i jednego pionka. I ta końcówka mogła być raczej wygrana dla czarnych. Myślę, że duża szansa by na to była. Myślę, no Francuz na to nie poszedł, Francuz na to nie poszedł i zagrał po prostu G3. Po tym posunięciu wieża zbiła po prostu pionka. I poszło D6. Hmm. No dosyć interesująca sprawa. Zobaczmy, że mamy dwa pionki więcej. E, moi drodzy, ta pozycja jest dobra dla czarnych. Ta pozycja jest dobra dla czarnych, i jest tutaj opcja, żeby tę partię wygrać. Janek zagrał skoczek B8. E, no taki dla mnie mało zrozumiały ruch. No chodzi pewnie o to, że po prostu zagrać tutaj i pionkami maszerować, ale coś z tym pionem trzeba zrobić. Te pionki, moi drodzy, zdążyłyby tutaj maszerować. Najpierw trzeba się zatroszczyć o przewagę białego właśnie w centrum, czyli chodzi mi głównie o tego pionka. No jakby można było zagrać inaczej? Grajmy po ludzku. Król e6, na przykład goniec na f4. I tutaj jest taki bardzo ciekawy wariant. Wieża b5. Próbujemy wymienić. Jeżeli, moi drodzy, wieża by na przykład zagrała na a1, powiedzmy, to bardzo ciekawe zagranie koń na e5 z opcją wybicia tutaj tego pionka na d6 i czarne miałyby bardzo duże szanse, żeby tę partię wygrać. Bardzo duże szanse. Nie wiem, dlaczego tak Janek nie rozważał. No może to nie jest takie łatwe, ale no po, zawodnik na tym poziomie raczej takie rzeczy powinien y, troszeczkę wynajdywać daleko, daleko. No ale na przykład po wybiciu i wybiciu, Król F1, jak tę pozycję wygrywać? Bo to też jest, moi drodzy, praktycznie wygrana pozycja. Końcówki są no trudne, to jest trudny element szachowy. Ale jak grać i sprawdźmy. Zobaczcie, Pionek idzie do Hetmana. Król go goni, Pionek idzie, król go goni, skoczek C5, bronie, bronie Pionka. Przykładowo, przepraszam, pomyliłem się, już cofam troszeczkę, jest król D2 i teraz skoczek C5. Nie z szachem, tylko król D2 w tej sytuacji. I na przykład F3. No, coś grać trzeba. Idziemy na B2. Hmm, daleko ten pionek zaszedł, ale z król C2 przecież bronimy. I co teraz zrobić, żeby tę partię wygrywać? Skoczek D3. Bardzo piękny ruch. Nie można go zbić, bo dorabiamy oczywiście Hetmana. Grozimy zbiciem gońca i zbiciem pionka. I już pionkówka jest totalnie wygrana. Ten pionek zawsze będzie absorbował Białego Króla do tego, żeby tego piona zbijać. A my się zajmiemy drugim skrzydłem. W tym momencie, na przykład, pogoniec E3, Król D6. No i ta pozycja, moi drodzy, jest wygrana. Po prostu jest wygrana. Tutaj już król nie ma zmartwień, może się zająć tym skrzydłem. Próbować w każdym razie. A to jest przyklejone na wieki, że tak powiem. No cóż, e, ciekawe czemu tak nie poszło, nie wiem. E, to się oczywiście łatwo mówi w analizie, no w partii zawsze jest trudniej. Tutaj poszło H5, wieża zagrała teraz B5, e, HG, HG, moi drodzy, uproszczenie, wieża wybiła i pionek wybił. No i tę pozycję Francuz prawdopodobnie ocenił na remis. Myślę, że słusznie, ale przewagę mimo wszystko mają tutaj białe, e, przepraszam, czarne, czarne, wróć, wróć, wróć. E, no i teraz jak grać dalej? Król F1, król F1, król E6. Król E2, tak grali panowie. No nie można zbić oczywiście na D6 pionka teraz, bo goniec F4. I byśmy tego bardzo żałowali. Skoczek D7, F4 ze strony Francuza. No próbuję chyba pionkami tutaj iść i wymieniać. To jest też słuszność, bo jedyna droga do remisu to jest dużo, wymi dużo wymian pionków. Tutaj e, Janek wybił e, królem na D6. Ta pozycja oczywiście jest bardzo bezpieczna. Czarne nie są w stanie jej przegrać. To znaczy, można przegrać każdą pozycję, ale wiecie o co chodzi. E, G4. D5, król oczywiście, poszło F5, bicie, bicie. Ja to tak szybko przestawiam, bo te ruchy są w miarę proste. I król E4. Blisko tutaj króla nie dajemy, nie dajemy królowi jeszcze wyjść troszeczkę wyżej. Przy okazji atakując pionka widzimy, że po tym ruchu skoczek bije. No, król zagrał na D2, no król musiał wybić tego pionka król C3. Moi drodzy, tutaj panowie zagrał jeszcze tak, goniec G1 i król D5. Ta pozycja... Jest po prostu remisowa. Wydawałoby się, że można próbować wymanewrować tutaj białe, ale to nie jest takie proste. I tu jest, jest trochę ruchów i sobie szybko przestawimy. Goniec na e2, skoczek e5, coś tutaj panowie próbują. Jakiś jeden szach, Przemijanek próbuje, no, król c3 też słusznie. Uciekamy w taki sposób, żeby nie dawać temp czarnemu do jakiegoś przepchania, nie wiem, król. Ciężko powiedzieć, no tutaj um, po prostu skoczek sobie manewruje, król wraca, y, trzyma pola, goniec też bardzo ładnie na diagonali broni, skoczek D5 znowu dał szacha, król B3, skoczek C7. Król B4, moi drodzy, skoczek na A6 z tej strony coś próbuję, ale król na B3 wraca, nie daje się wplątać jakieś pułapki tutaj na typu e, król na A5, tam może pionek do góry, może jakaś szansa by się pojawiła. E, król D6, e, król C3 po prostu, król C6 z powrotem. Skoczek C5 oczywiście nie możemy wybić, bo przegrywamy tutaj białymi. Zdecydowanie król B4 znowu. Skoczek D7, goniec F2 grzecznie. Skoczek B6 cały czas nie możemy wymieniać. Oczywiście skoczka. Skoczek D5 znowu. No, te ruchy są dosyć proste. Tutaj B6 zagrał Janek. Goniec F2, król B7. Coś Janek próbuje, może z drugiej strony królem przejść, ale goniec słusznie odcina tutaj drogę. To jest też y, dobra rzecz. Tutaj goniec na D2. Skoczek E7. Przepraszam. Goniec um, B4. Skoczek na C6, moi drodzy. Goniec na D2. Skoczek E5 szach. Uf, wróć nie na lepiej, to jest D4, ale się pomyliłem. Skoczek E5. No ale to nie ma znaczenia, bo tutaj panowie po prostu robili ruchy i byli raczej świadomi, jaki będzie, jaki będzie wynik. Kolejny szach, król B3. No tutaj poszło B4, co już się wiąże z totalnym remisem. Goniec po prostu wybił, tak, tak. Mamy pionkówkę typową i może dla początkujących też jest dobra szkoła. Jeżeli B5, król B3, musimy trzymać opozycję, król A5, i zawsze tutaj łapiemy w ten sposób opozycję białymi, żeby y, nie było takiej sytuacji, że na przykład król czarny będzie tu, król biały tutaj i ruch białych, to wtedy byśmy przegrali, bo król w jedną i w drugą stronę może przejść. No tutaj poszło B4, król, y, przepraszam, król akurat. Na B2 się poruszył, Król A4, Król A2, B3, Król B1, e, Król A3 moi drodzy. No i znowu jesteśmy na opozycji, to jest bardzo ważny moment. E, B2, Król B1 i Król B3. Mamy na szachownicy pad. To takie już dżentelmeńskie zagranie, bo wiadomo, jaki był wynik, panowie o tym wiedzieli, tylko jeszcze sobie dograli tę pozycję. Moi drodzy, myślę, że bardzo ciekawa partia Janka. No, końcówka jednak była szansa, była spora szansa. Dzięki serdecznie za uwagę! No i do następnego razu. Cześć.